Zamarskach, a dokładnie w tamtejszym parku, powstała plaża. Piasek przywieziono w tym tygodniu i jak zwykle nie zawiedli społecznicy, którzy w Zamarskach stworzyli nową strefę relaksu. Tej plaży ponownie, jak tego parku, by nie było, gdyby nie zamarscy społecznicy, szwungowcy, czyli młodzież, no i dorośli, którzy wypożyczyli bezpłatnie swój sprzęt, z czego bardzo się cieszę, że wszelkie inicjatywy w Zamarskach mieszkańcy są i zawsze wspierają, z czego bardzo się cieszę i bardzo im serdecznie dziękuję. Plaża w Zamarskach to kolejny projekt Stowarzyszenia Miłośników Zamarsk. Środki na ten cel udało się pozyskać z programu Działaj Lokalnie, ale nie tylko o piasek tu chodzi. Jak zapewnia sołtys Klaudiusz Zawada, na tym nie koniec atrakcji. Co tydzień w naszym parku będzie kino plenerowe, czyli Zamarski Przystanek Kulturalny. Oczywiście bajki ze studia rysunkowego w Bielsku-Białej i stare polskie komedie. Zaczynamy kultową komedią Sami Swoi, czyli Przygody Pawlaka i Kargula. Zapraszam serdecznie, a w kolejne soboty kolejne części, a w sierpniu ruszamy Jak rozpętałem drugą wojnę światową, też wszystkie trzy części, więc serdecznie Państwa zapraszam. Projekcja o godzinie 20:30, czyli bajki, a o 21:00 zaczynamy z filmami. Serdecznie Państwa zapraszam. Czyli każdy znajdzie coś dla siebie, i starszy, i młodszy, a to nie tylko to, bo jeszcze inne atrakcje tutaj oczywiście. Oczywiście, oprócz tych filmowych sobót, przez cały tydzień, przez całe wakacje będzie tutaj plaża, będą leżaczki, będą zabawki dla dzieci, będą takie małe baseniki, można powiedzieć. Mamy nadzieję, że powstanie, już mamy w zamyśle, tratwa piratów, więc dzieciaki tutaj w parku będą miały moc atrakcji. Mamy nadzieję, że również przed filmami, tymi projekcjami dla dzieci, uda się również rodzinne budowanie zamku z piasków, czy jakichś różnych rzeźb. Mamy nadzieję, że to wszystko się uda, ale to też nie jedyny projekt, który realizujemy. Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk również kontynuuje projekt, który koronawirus powstrzymał. Jest to projekt Baza. Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk i zamarscy społecznicy wyremontowali pomieszczenie na poddaszu budynku OSP. W końcu to pomieszczenie zyskało nowe wyposażenie, nowe krzesła, nowe stoły, nowy stół do piłkarzyków, rzutki, gry planszowe, aneks kuchenny. Po prostu mamy w końcu w Zamarskach pomieszczenie dla wszystkich organizacji i oprócz tego, że to pomieszczenie, to w ramach projektu będą teraz właśnie organizowanie wystawa o Zamarskach, a również turniej w piłkarzyki. Mam nadzieję, że to się uda. Więc serdecznie śledźcie Państwo OX.pl, Zamarski TV i Zamarski Blog. Serdecznie Państwa zapraszamy do Zamarsk. Jeżeli ktoś nie wyjeżdża, Szanowni Państwo, gdzieś na wakacje, to zapraszamy na plażę. Można sobie wyobrazić wodę, chociaż troszeczkę wody będzie, ale najpiękniejsze z Zamarskiego Kopca są zachody słońca. Tutaj Państwo możecie zobaczyć, więc leżaczek, okulary i zachód słońca w Zamarskach przy doskonałym filmie. Serdecznie Państwa zapraszam. Oczywiście, że tak. Jeszcze ostatnie pytanie. No ile tego piasku tutaj jest? 40 ton piasku zakupiliśmy właśnie z projektu plaża w Zamarskach. Nie musicie jechać nad morze. Taka plaża czeka na Was w Zamarskach. Piasek, leżak i pogoda. Czego można chcieć więcej? Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telerz.